Dzień dobry, to znowu ja. Dzisiaj nie jestem w pracy. Urlop mam. Dzieje się, dzieje. Jak to kiedyś mój kolega powiedział, sytuacja zmienia się dynamicznie. No nie wiem, czy to dobrze, czy źle, że się zmienia dynamicznie, ale się dzieje. Dzwoni do mnie koleś dzisiaj i mówi, że dobra robota, żeby jechać. Ja mówię, no dobra, ale przecież w Szwajcarii jest dla Polaków kwarantanna. On mówi, to nic, posiedzisz na kwarantannie 10 dni i idziesz do pracy. Ja mówię, no to dobrze, no super, tylko że za to siedzenie na kwarantannie muszę zapłacić ja. Więc muszę wynająć mieszkanie na miesiąc. No to jest 600 franków na bidę. A może i więcej, no. Sami po 800, różnie, nie? Więc muszę zapłacić za to mieszkanie. Posiedzę na kwarantannie 10 dni. Pójdę do pracy. A Szwajcar mi powie, że ja się nie nadaję tu do tej pracy i żebym wracał do domu. No i co? No i wydałem prawie 1000 franków i nic z tego nie ma. Także mówię mu, że słuchaj, na razie wiesz, ja tu zostanę i przeczekam to szaleństwo z tą kwarantanną. Jak się to zmieni, to wtedy do Szwajcarii pojadę. Póki jest kwarantanna, nigdzie nie będę jechał, bo to może oznaczać jedynie duże koszty. Jadę do Rewe na zakupy. W pracy nie jestem. W fabryce. Bo w fabryce już nie pracuję. Tadam! Jak to mówi Czarek Pazura. Tadam! W fabryce już nie pracuję. Niestety, kariera w fabryce trwała 2 dni. A jak to było, to zaraz opowiem, bo było śmiesznie. Było tak śmiesznie, że skończyło się na tym, że na rondzie jedź prosto. Że wysłałem wczoraj do firmy wypowiedzenie z pracy i od razu tego samego dnia podpisałem umowę z inną firmą. Ale jak to było, to zaraz opowiem, bo na razie muszę tu uważać, bo jadę tędy pierwszy raz i tutaj gdzieś ma być Rewe, a ja właśnie do Rewe jadę kupić najpotrzebniejsze produkty, bo mi się kończą. A co to są te najpotrzebniejsze produkty, to wtajemniczeni wiedzą, a nie wtajemniczeni. Następnie na rondzie skręć w prawo. A nie wtajemniczeni wiedzieć nie muszą. O, jestem w Rewe. O, jakieś tu placki sprzedają, już całe wózki Niemcy wiozą. Całe wózki. Nie da się zaparkować. A, tu jest Aldi i Rewe. Ale Suzamen. No to ja do Aldi nie jeżdżę, tam takie te produkty jakieś. Nie jestem przekonany ani do tego Lidla, ani do tego Aldi. W Lidlu tam to, co w Lidlu jest dobre. Frytki są dobre, o, takie są po 80. Nie, chyba po euro. Za kilo. To te frytki są dobre w Aldi. Poza tym, co jest w Aldi dobre, chyba nic poza tym. Za 50 metrów skręć w prawo. A nie w Aldi, co ja gadam, to te frytki są. Te frytki są w Lidlu. W Aldi to nic nie ma dobre. Ja tam nigdy nic nie kupuję.
szybkie zakupy zrobione, więc udajemy się do pensjonatu. A jutro jedziemy na Bawarię. A dlaczego tak? To już opowiadam. Więc tak jak mówiłem we wcześniejszych odcinkach, w pierwszy dzień był cały dzień szkolenia. Potem tam chwilę na warsztacieśmy posiedzieli i poszliśmy do domu. W drugi dzień oczywiście od rana, rano tam chwilkę na warsztacieśmy posiedzieli, a później znowu szkolenia. BHP. Jak z prądem postępować, jak przyłączać, jak odłączać, jak uważać, co jak, miliony punktów takie. Wszystkie rzeczy oczywiste. No kurde, każdy elektryk to wie, że jak naprawiasz maszynę albo wymieniasz w niej coś, to trzeba od prądu odłączyć, a potem sprawdzić, czy jest odłączone. No to wszystko jest naturalne, ale nie, to wszystko klepią od nowa. Przyjeżdża chłop, elektryk, 52 lata, teoretycznie 20 lat ponad doświadczenia i o jego uczą, jak odłączać maszynę. Jak odłączać maszynę od prądu, no ludzie, no. Ale nic, no dobra, no jest szkolenie, no to siedzę, słucham po niemiecku, wszystko gadają. Niewiele z tego rozumiem, no ale nieistotne, no siedzę i udaję, że wiem, o co chodzi. Udaję, że rozumiem. No ale okazało się, po tych dwóch dniach szkolenia, że teraz będzie test pisemny. Po niemiecku. 6 stron. 6 stron kartek po niemiecku. Z pytaniami i odpowiedziami. Trzeba pozaznaczać, które są prawidłowe, które nie. W jednym przypadku może być jedna prawidłowa, w innym wszystkie, w innym połowa. No to... Na końcu drogi skręć w prawo. Następnie na rondzie skręć w prawo. No to wypełniłem. Gdzie ja to mam teraz jechać, no? Wypełniłem, tylko... Jedź następnym zjazdem. No nie wiem, gdzie ja tu mam jechać. Chyba tam. Muszę sobie wpisać do nawigacji, bo się zgubiłem. No wydaje mi się, że tam mam jechać. No to co? No wziąłem, wypełniłem tylko swoje imię i nazwisko, datum, no i tyle. No i to było wszystko, cały test już gotowy. No, oddałem test. Przyszedł do mnie Niemiec zdziwiony i się pyta, dlaczego nic nie jest zaznaczone. No to ja mu mówię, że nie jest nic zaznaczone, bo ja po prostu nie czytam po niemiecku. No ja mówię po niemiecku, ale nie czytam. O, to niedobrze. Dzwoni po kierownika, jakiegoś kierownika tam. Moment, muszę sobie nastawić nawigację. Cel podróży, nowy cel, ostatnie cele. O, tu mam jechać. Dobra, jadę. No więc tak, no dzwoni po takiego kierownika, nie? Takiego Neumana. No przyszedł ten Neumann. No on mówi, no Tomasz nie czyta po niemiecku, w związku z tym nie potrafi wypełnić testu, a ten test jest niezbędny, to każdy musi mieć. No i on nie wie, co robić. No nic, no, poszli wszyscy do biura na naradę. Co to zrobić z Tomasem? No, przyszli z powrotem i mówią, że niestety, no jest im przykro. Ale dzisiaj mam ostatni dzień pracy, bo ten test muszą wszyscy mieć zdany, a ja nie rozumiem. Poza tym oni się obawiają, że jeszcze mogą być inne problemy związane z komunikacją, bo to ja po niemiecku nie za dobrze mówię. No i tyle. No to dobra, no to mówię. No dobra, no to nie ma problemu. Zadzwoniłem do biura. Tam do agencji, gdzie mnie sąd wysłali i mówię, no, że taka sytuacja, no i co on na to, nie? A on mówi, że on już wie, że już mu dzwonili
I on ma do mnie pracę, dla mnie nową pracę od jutra w Berlinie. O kurwa! Ja mówię, co? Jak to w Berlinie? Przecież ja jestem przy granicy belgijskiej. Do Berlina jest, no nie wiem ile, bardzo daleko. Kilkaset kilometrów. No jak ja na jutro mam się stawić do pracy do Berlina? To żart chyba. No to... Poza tym pytam się go, ty, a co to za robota jest? A on mówi, mieszkania, instalacje mieszkaniowe. Ja mówię, że ja nie robię instalacje mieszkaniowe. No to on pyta, dlaczego? Dlaczego ja nie robię? No, ja nie robię dlatego, bo to jest ciężka... metrów, skręć w lewo. Bo to jest ciężka robota, no cały czas trzeba na kolanach przybijać kable do podłogi. Albo ten... robić te szlice, szlicownicą. To nie dla mnie, to... taką robotę mogą robić młodzi, ja, nie ja. No ale wiem, że tak mu nie mogę powiedzieć, no, no bo powie, no jak, no to przyjechał do pracy i nie chce mu się robić, nie? No to mu mówię, że no ja mam małe doświadczenie tam w tych mieszkaniach, ja głównie jestem elektryk przemysłowy. Zresztą ja ci już wcześniej mówiłem, że mieszkania nie... Aha, mieszkania nie. No dobra, to my będziemy coś szukać jeszcze. No i nic, no, skończyła się praca, przyjechałem do pensjonatu, a na komputerze wiadomość wysłana o 12:00, nowe miejsce pracy. Kurde, patrzę, kod pocztowy z innego świata, sprawdzam, no 500 kilometrów stąd. 500 kilometrów stąd, mam jutro na 7:00 się stawić do pracy, oczywiście nowego adresu zamieszkania nie podał, nic, tylko adres, gdzie mam przyjechać do pracy. No i źle znowu pojechałem. Zagadałem się. Muszę wrócić, a nie, to mi tu poprowadzi. No i jak to zobaczyłem, no zacząłem do niego dzwonić. Do jednego, do drugiego, bo tam dwóch siedzi. No oczywiście nie odbierają telefonu, nie? No to napisałem maila z informacją, że ja nie będę jutro w tej pracy, bo to jest 500 km stąd. Ja się muszę spakować, ja muszę mieć czas, żeby tam dojechać, ja muszę mieć czas, żeby odpocząć. Skręć w prawo. Ja mogę od poniedziałku zacząć tam pracować, a nie od jutra, czyli od dzisiaj, czyli od czwartku. No i wysłałem to do maila i czekam na odpowiedź. Ale odpowiedź nie nadchodzi. Więc jak odpowiedź nie nadeszła, to w międzyczasie... Kurde, żebym się tu gdzieś pakował w jakieś osiedle domków jednorodzinnych. To w międzyczasie zadzwoniła taka firma z Bawarii. Czy nie szukam pracy? No to mówię, że szukam, tylko no jaka jest sytuacja i zacząłem opowiadać, jaka jest sytuacja, nie? No tak, nawigacja pokazuje, żeby jechać tam, a tam to tylko rower może wjechać. No i w związku... W związku z całą tą sytuacją, jaka jest, no to baba mi mówi, żeby wysłać im kundigung, a czy tfu, wypowiedzenie i ten, i olać tą firmę, nie? Bo to niepoważne jest działanie. Skręć w prawo, następnie skręć w lewo. No to ja jej mówię, żeby mi napisała to wypowiedzenie i po niemiecku, no i ja im wyślę. No i ona mi napisała, przysłała mi. Skręć w lewo. Kurde, nie wiem, czy ja mam tu teraz skręcić. Chyba tak. Tak, tu mam skręcić. No przysłała mi to wypowiedzenie. Ja im wysłałem. I ona od razu przysłała mi umowę taką wstępną, żeby już z nimi podpisać. Bo ona koniecznie chce, żebym ja tam przyjechał do nich do pracy. No dała mi warunki finansowe w sumie takie same. Tam na trochę innych zasadach, bo oni płacą za mieszkanie. No ale to akurat lepiej, bo ja wolę, jak firma płaci za mieszkanie, bo ja wtedy nie muszę
swoich pieniędzy w to angażować. Cel osiągnięty. Znajduje się po lewej stronie. Więc płacą za mieszkanie, ale to, co dają, plus ile tu kosztuje mieszkanie, to mniej więcej wychodzi tak samo, 17 na rękę, nie? No, więc na razie dzisiaj mam wolne. Jutro jadę na Bawarię. Podobno tam mam mieć 5 dni kwarantanny. Nie wiem, nie pytałem się. Tą informację otrzymałem dzisiaj od innej osoby, że tak jest na Bawarii, ale ta baba jeszcze nic mi o tym nie mówiła. Być może mi powie dzisiaj o tej kwarantannie. Może nie chciałem już wczoraj nastraszyć. No, nieważne. No, jak firma płaci za mieszkanie, to ja sobie mogę siedzieć i się nigdzie nie śpieszy, a szczególnie do roboty. No, ale to więc co będzie dalej? To zobaczymy. No, chciałem zapłacić za ten spokój, no i już dzwoniłem 2 razy do baby dzisiaj. Kurde, jej nie ma i widzę dalej, auta nie ma, nie wiem, gdzie oni pojechali. Zobaczy, że walizki znoszę, to się przestraszy, że chcę uciec. Jak to Polacy mają w zwyczaju. O, taką czapeczkę dostałem w nowej pracy. Taką, to jest czapeczka zamiast kasku, tu jest taki twardy plastik u góry. Ale jak coś tam gdzieś w głowę ten, to żebyś się nie uderzył. Pamiątka z tej pracy. Także kończę na tym dzisiejszą opowieść. O Bawarii będzie w następnych odcinkach. Jako YouTuber, bo tak mi mówią, że ja tak muszę mówić jako YouTuber, więc mówię jako YouTuber. Jak się podobało, to subskrybujcie i łapka w górę. All you have to do is get some good grass and roll it every day for 600 years.